Deszczowe zabawy. Domek z patyczków. Wulkan z sodą oczyszczoną. Zgadywanki. Zabawa wchowanego. Podobają mi się te deszczowe zabawy. Mnie też, ale chmurki cały czas płaczą. Jest im smutniej niż myślałem. Tylko raz jeden widziałem tak wielką chmurzą rozpacz. Źle to się skończyło. Nie mamy wyboru. Towarzystwo gotowe? Ba, 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 ba. Taniec spaghetti. Hop do miski, zapraszam. Nie, nie zatańczę tego, kolego, w życiu. Nigdy. W porządku, rozumiem. Najwyraźniej nie jesteś gotowy. Trudno, jest jeszcze inna opcja, ale niebezpieczna. Kciukowy salonowiec! Robinie, to szaleństwo! Kompletne szaleństwo! Nie żartuj, żądasz od nas niemożliwego! Nie chcemy ryzykować! Nawet jeśli byśmy na to poszli, powtarzam jeszcze raz, jest nas stanowczo zbyt mało! Pozwólcie, że ja się tym zajmę! Drodzy bracia kryminaliści, może na polu walki jesteśmy wrogami, ale dziś łączy nas wspólna sprawa. Trzeba natychmiast pocieszyć chmury. Dlatego proponuję grę w kciukowego salonowca. Kochani, zasady, jak sądzę, znają wszyscy. Wybieramy 7 uderzaczy, reszta opuszcza głowę i podnosi kciuk. Uderzacze uderzają wybraną osobę, ta osoba opuszcza kciuk. Kiedy skończy się uderzanie, wszyscy podnoszą ręce i zgadują, od kogo dostali. Zgadniesz dobrze, wygrywasz, pomylisz się. Koniec! Dobra, kochani, kto się pisze? Może to zdoła was przekonać. Mleko! Wszystko za mleko! Potrzebuję 7 uderzaczy i całą masę kciuków. Do dzieła. Wybierz uderzacza.